Przechodzimy o krok do przodu. Możemy troszkę bliżej. Dziękujemy. Znaczy tymi polskimi barwami. Co jest jeszcze charakterystyczne? Charakterystyczne dla batalionu palacowego jest charakterystyczne, jest może kolega z dziewczynką. Jest parasolka, która była noszona w różnych miejscach. Te parasolki pojawiły się na mundurach batalionu palacowego już na Starym Mieście. Po prostu ktoś uznał, że należy batalion jakoś wyróżnić i sanitariuszki w wolnym czasie po prostu chłopakom wyszywały takie parasolki na plecie pomikarzy. Jak widzicie, również bardzo charakterystyczna rzecz, a nietypowa dla niemieckiego mundurku, to są chusty. Skąd się wzięły chusty? Otóż na Starym Mieście bardzo ciężkie, było bardzo duże zapalenie, bardzo duże zamienienie. I powstańcy zakrywali twarze chustkami. Dlaczego granatowo białe grochy? Rzecz jest bardzo prosta. Po prostu jeden z chłopaków poszedł do pasażu Synosa, czyli pasażu, gdzie były sklepy z różnymi artykułami, i wyciągnął wiele materiału granatowego białego. Tabela się zachowała przez czas powstania. I historia, ponieważ cały materiał nie został wykorzystany w czasie powstania. Natomiast ich historia jest bardzo smutna. Otóż w piwnicach Pałacu Krasińskich, gdzie stacjonował batalion parasol w czasie powstania, w czasie kiedy walczył na Starym Mieście, doszło do tragedii. W skrzydło Pałacu Krasińskich trafiła bomba i zasypało ponad 20 żołnierzy parasola. Między innymi w tych podziemiach znalazła się tabela materiału. Po wojnie, w czasie ekshumacji, tabela została odnaleziona razem z ciałami żołnierzy. Ponieważ w ekshumacji brali udział żołnierze parasola, zachowali tabelę materiału, stąd też dokładnie wiadomo, jak ten materiał wygląda. Udało nam się tak znaleźć, to nie jest oryginalny materiał. Udało nam się znaleźć jedną taką chustę, otrzymali ją w prezencie, więc dokładnie wiemy, jak ten materiał wygląda. To jest dokładnie powiedzmy tak, jak na koleżance i poza tym cóż jeszcze? Dlaczego? Kto wie, dlaczego u was jest na prawej nogi? Czy ktoś wie? Przełożył opasek na prawe ramię. No dokładnie właśnie tak było. Opaski zostały przełożone na prawe ramię właśnie dlatego, że Niemcy próbowali się podtrzymać pod powstańców, ponieważ powstańcy zakładali niemieckie mundury, Niemcom było bardzo łatwo podtrzymać się pod polskich żołnierzy. Cóż jeszcze? Wyposażenie typowo wojowe. Kolega ma ze sobą granat również niemiecki, tak zwany trzonkowy. Niemiecki pistolet maszynowy MP40. To była bardzo typowa broń z tego czasu. Niemcy używali tej broni powszechnie, ponieważ powstańcy posługiwali się bronią polską, bronią niemiecką, głównie niemiecką. No to tej broni akurat było jak na powstanie całkiem sporo. Pokażę wam jeszcze jeden pistolet maszynowy, który był używany również powszechnie. W stanie nie tylko, ponieważ jest bardzo dobrze znany z czasów konspiracji. Ktoś wie, co to jest? Sten. Bardzo dobrze. Sten używał identycznej amunicji z MP40, więc ta amunicja była bez problemu dostępna, więc była stosowana wymiennie. Nie było z tym problemów. Na ile w ogóle amunicja w czasie powstania i w czasie konspiracji była dostępna, to była na tyle typowa, że nie było zupełnie żadnych problemów. Sten jest chyba właśnie takim najbardziej typowym przedstawicielem broni z czasu zwłaszcza konspiracji, ponieważ był zdecydowanie łatwiejszy do ukrycia pod płaszczem niż pistolet niemiecki.
było sprytnie urządzone. Była stowa pisemna i stowa czapki również, jak widać, miały ze strony panterki, więc można to było przekładać. To było bardzo charakterystyczne dla tych panterek. Wzorów panterek było też sporo. Kolega ma jeden wzór, koleżanka ma jeden wzór. Ale w czasie powstania te wzory były bardzo potrzebne, także tutaj nie ma nic niezwykłego. Pełni niemiecki. To jest granat. Czy ktoś wie, co to za granat? Nie, to nie jest granat. To jest to oczywiście replika. To jest granat produkcji konspiracyjnej, dodam do ułatwienia. Czy ktoś już może ma jakiś pomysł? Filipinka. Dokładnie. To jest kopia Filipinki zrobiona na podstawie wymiarów i zdjęć, które dało nam się zrobić w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie taki egzemplarz oryginalny się zachował. Na podstawie tamtego ten jest zrobiony dokładnie tak samo.